Witam serdecznie na odcinku z osady. Kolejny odcinek. Dzisiaj nawóz, obornik, talerzowanie i siew prawdopodobnie. Więc gruba akcja dzisiaj. No i tak to wygląda. Jedziemy pierw z nawozem. A co będziesz robił? Poćwicz. Na dzikiej będziesz ćwiczył? Nie no, trzeba formę zrobić trochę. Trochę obeżarcia, trochę ograniczenia. Trochę trzeba wagi zbić. Żarcie ograniczenia, no i takie zdrowce daje. Mocny taki czego trening, 26 minut atak mocny. Siły nie mają się. Kurwa, te co 4 chyba nie zbija. Dobra, to trzeba nawóz rzucić. No, no i co? O pan! Zapomniałem, że tak szeroko daje. Niby z tego co tam widziałem z tego filmiku, bo to jest takie coś, że masz 30 sekund normalnego ćwiczenia i przez 10 jest takie główne, takie turbo, nie? Takie, czyli masz 30 sekund zwykłe i zaraz od razu 30 sekund mija to zwykłe ćwiczenie i masz te turbo 10 sekund, takie inne ćwiczenie główne. I masz 4 rundy takie, właśnie mam takie filmiku. Są różne 4 rundy. W pierwszym typu jest przerwa, to tam i różne ćwiczenia, później w drugim są inne przerwa, minuty przerwy. I to jest takie, co, że 30 sekund ćwiczenie tylko trwa, później turbo 10 i znowu kolejne 30, nie ma przerwy w ogóle, nie? Ale to jest ciężko zrobić. I daje w głowie tak turbo ten trening, naprawdę, jak nigdy. Nic mi się tak nie dało, nie? Kiedyś też próbowałem tam ćwiczyć, ale to nie było to. To już naprawdę teraz żadnych słodyczy, ani jakichś tam, nie wiem, chipsów, takiego czegoś, nie wiem, to od wczoraj zacząłem. A, czego mnie coś miałem dodać? Nie wiem, kurde. Ajajaj. A, trawę kusiłem, dobra. Właśnie. Nasiano. Tedy. Szanko, szanko, szanko. Puść. Widzę, pięć mi skakał na Discordzie. Ja? No, słyszałem strzał. Agrykulturę. Zapomniałem, jak mi się rozsiaczenie ci bo grałem. O kurwa, wiem, to puszczę, rzekł. Czekaj, to jest dobre? O kurwa, to tak, taka miksa, rzekł, jest ba. Mixtape. Mixtape. Czyli to tak by dało takie trzeku te nuty, to o Boże, jaki bas by dał dudnik. Są nuty do dudnienia. Szmituś? Spowalnie wypuścił, ale jeszcze nie słyszałem. Nie chciałem to się. Skitu, no? To dobra, to mi nie, to się puść tam, niech leci później po tym. To skitu, że no, to super, no też właśnie nie wiem, nie słyszałem. Nie, coś tam w początek to chyba słyszałem, no. Pada śnieg, pada śnieg. Ja nie wiem, miałem z tą gadać, ale trzeba. Później się podoba. Przeważnie jakoś wolę nawet wczoraj takie rzeczy robić. Gadanie. Nie ma czasu gdzieś. Nie, no jak niedziela to tam mogę nawet... Tym. Po 12. Po 12 jakoś tam. 12. Nie no, ale zleci ten czas. Ja teraz 3 kwietnia do szkoły. 4. Pierwszy. Nie. Do ciego faktycznie, no w środę, dobra. A we wtorek co? We wtorek wolne. Jak to? Powiedziałem, nie, wolne i jeszcze dalej wtorek wolny. A u nas w szkole w ogóle nie wiem czemu 28, 9, chyba 30, nie, 27, 8, 9, albo 28 i 29, 2 dni marca są wolne, nie wiem czemu. 28, 29 wolne, nie wiem czego. A, bo to przed świętami do tego. Ale dziwne, nie wiem, w sensu. Tak się... Ja na tych praktykach jeszcze nie byłem, czeku, tydzień minął, ja nie byłem. Nie ma co robić, też marzy taki dalej człowieku. Mówię, że jak będą potrzebowali coś do tego podwórku, coś się zrobi. Może zapas, się przydało mi. Tego kłada wyregulować. Próbę przyjeść, będzie jeździć będę. On do mnie dzwonił, mówił, że przyjdzie na kanał, ale nie wiem, nie widzę go. Nam się kłada, by się przejechać.
Też jechałem quadem. Moim lepiej kiedyś miałem. numerem. Miałeś quada? No. A ile miałeś lat? No to ja nie wiem. No ale to ma to pewnie. Tu biegi są, ale tam sprzęgła nie używasz, tylko biegi wbijać, ci powiem jak. Tam nic nie było. No tylko już gaz dawał i ile gazu było, to tyle żyje. No, automata ten ma biegi jeszcze i wstecz. Kinol, ale idzie, nawet da się jeździć, tylko jakaś ta frajda jest. Tu muszę go wyregulować, bo nie idzie tak jak powinien. Ma się wyregulować, ja tylko nie będę, bo już nie mam nerwu do tego i nie mam pojęcia. Trzeba do tego chyba co robi ten serwis. Specje są tego, to nie problem. Ile wyjdzie, to wyjdzie, ale chociaż będzie wyregulowany. No my się nie mamy zaregulować, muszę zawory albo nie wiem. Gaźnik może też, albo zapłon, ale podejrzewam zawory albo gaźnik. A najbardziej tego gaźnik mi się wydaje, bo zawory nowe, czy nowe. No nowy silnik cały jest. Żeby nie był wyregulowany, to trochę dziwne. Różnie to bywa. Dzisiaj sobota? Ile mnie nie będzie z godziny pewnie. Dzisiaj sobota to gruby szesany, bo piwo chce. Słyszałeś? Słyszałem. Co? A co kama chce? Muszę przyjechać dzisiaj do mnie. Co przyjedzie? Nie wiem. Ale się czego nauczyliście, teraz będziecie chłopiec co tydzień do ciebie jeździć. No tydzień temu chciałem, mówię, wypierdzie, ale nie ma miejsca. Nie wiem, macie dokładnie. 42. No to trochę jest, tak jak mieliście do moich kolegów tam, też trochę jest. A to jak to będzie, jak będziecie jechali do mnie? On jedzie, jak to było? On przyjedzie do ciebie, czy do tej Tucholi? To już obojętnie. Wy tak muszę przez Tuchola jechać, albo przez Wyszczycę. No ale to on może do ciebie przyjechać, nie? W sumie dla niego chyba lepiej do ciebie jechać, do Tucholi. Do ciebie chyba bliżej ma. Nie wiem. Pewnie Szymona sobie najmi. Jakbyś miał znowu jechać człowieku po niego. Ja tam nie jadę, powiedziałem to, że. To jest takie. Przez to jest półtora godziny straty. To ile ty byś teraz odpieprzał w autostradą? Dwie paki? No, nie wiem. Nie. Dwie paki, bo co czasem. Nie wiem co. Też nie ma jak się rozpędzić, przecież inni jeżdżą. Jak wejdzie, to się dwie paki. No ale 160 pójdzie. 170. No to też 160. No. Chociaż że się jechał bez 160, no. Tak niektórzy nas jeszcze wyprzedali. No. Tylko, że oni jakie auta wtedy mieli, nie już. 170 może się jechać. Nie, to on 170 nie wyciągnął, 160 tak już ścisnął fulla, nie? Beżet, a to na luzie będzie jechał. To będziecie... No 170 poszedł, ale z góry. Ale to też przecież ten frajer, co jechał tym LTK-iem Bastego, spowolnił, tak, to jest pół godziny w plecy pliście, przez Stargard. A, tamten też, no. Przed polskim cukrem. No. A wiesz, jaki tam kory był? To mówię, właśnie dlatego to pół godziny w plecy to też, a tak to wiesz, 2 godziny, 2,5 i... Tak straciłem półtorej godziny, zanim do niego pojechałem. No właśnie. Od niego jeszcze też liczę, nie, to 2,5 godziny to jest max. Ile, teraz ile jechaliście, 3? Czy 4? Nie wiem nawet. 4 chyba. Ja do domu jechałem 5 godzin, kur. Od ciebie. Ale wstawaliście chyba gdzieś. Nie, no raz, tylko byśmy się wydoić i tak szpula. To nie, może, no to... Nie, myślę, że chyba, no to powrotem, ale myślę, że chyba do mnie jakieś 4 jechaliście. A tak to chyba 2,5 powinniście teraz tym samochodem być. Nieraz możesz przycisnąć tam szybciej, to też. No i żeby korka nie było, to będzie tutaj o chodzić, żeby nie było. To będzie git. Zależy jak będzie na asfalcie, nie? Z tego to ja ci nie powiem. Tam na autostradzie to pewnie byś lecił luźno, ale tam, przed tym, przed polskim cukrem, to tam może być nieciekawie. No. Jak żeśmy na Stargard się władowali na tą wodnicę, to szedł jak diabeł. Może akurat wtedy tak było. Bo tam dwa pasy byli, to... No. A tak przez te lasy, to żeśmy cały czas jednym pasem jadli. I 70 było korek, bo LTK jechał i jeszcze pełno samochodu przeciwka. Eltek czy nie? Tak, to Eltek chyba był. Nie wiem, jakiś tam bus chyba jechał.
To jest ten z tą panką, to chyba Eltek jest. Czekaj, Volkswagen. A nie wiem na co to było. Nie pamiętam. Nie, to z transportem. T4 to jest. T4 też. Tak samo. T4 chyba, no. Tak. Ośmiotkowy bas. T4 była, nie Eltek. Murarze taką jeździli, pamiętam. Dobra, tutaj na razie John Deere'a i teraz talerzu. A nad morze też teraz będziemy lecieli, nie? Polecimy chyba. Ale teraz tak na spokojnie. Marzec jest, już połowa prawie marca, to tak gadać w takich rzeczy. W klapkach Nike'a. Nie no, ale chcesz jechać czy nie? Ja bym pojechał. Ale teraz tak na serio, już tak na spokojnie. No bo co tu robisz tyle, nie? Co? Można jechać, jak będzie okazja. Szczególnie do mnie jest blisko, co to jest 100 km? Cię na pieniądze na paliwo się zrzuci mi tyle. I tyle. Ale to gdzieś indziej, na pewno nie w takie duże miejsce. Chyba, że Świnoujście, no to jest duże miejsce, ale... Albo w Świnoujście takie największe, albo jechać takie mniejsze. Bo w Świnoujście jest fajnie, że można zwiedzać statki. Bo to słuchasz? Nie. Dlatego. To Schmidtka pójść. Żeby leciał. Chwilę. No i ten. No i tamten. Nie wiem, czy gruby byś chciał. Ja to bym wolał jechać na mniejsze takie miasto. To będziemy mogli sobie spokojnie. To on tam znowu będzie monopolowego szukał. Tak. Mówi, Biedronka zamknięta? To jest po prostu takie coś. Musimy tak. Mniejsze miasto, iść pochodzić trochę po plaż, coś tu ten, po mieście pochodzić, coś kupić, jakąś pamiątkę może z morza, miasta, no i że zjeść to. Nie, do jakiejś restauracji. Ryby jakoś. Co się nad morzem je? Ryby przeważnie trzeba spróbować. Nie, ryby. No. Pierogi gdzieś jadą, bliskie. A, śmiało. Kurwa, może jest się pierogi bliskie. To mu powiedz. Już odejdzie. Ja spokojnie chciałem... jechać. Więcej jazdy niż chodzenia po mieście. Jeszcze tą obwodnicę robili też w ogóle. No, robili wtedy. A na Maka to się skoczy, nie wiem, chyba do Stargardu pojedziemy. Mówię, do Stargardu jest bliżej, do Stargardu jest niecałe 6 km. To 2,60, to żeby kłamali robili tam 70, jo. No ale przynajmniej ten był. Cygan. No. Nie mogę, jak on jeździł ten człowiek z starą BM-ką i... Dawaj bota, odpal. Nie mogę. Ale nie, teraz na Stargard się poleci, bo Maka to trzeba będzie odwiedzić. Chyba to będzie pierwszy raz mój Mak odwiedzony w tym roku. To ja w tamtym roku to chyba tylko byłem... Nie, jadłem, pan. Czekaj, w grudniu byłem. Nie, w czerwcu byłem. W grudniu to... Co ty pierdolisz? Ja w tym roku byłem tylko z grubym w Maku, bo tak chyba już więcej nie byłem. Ja ostatni raz w tym roku nie byłem. A nie, byłem jeszcze, byłem, dobra. To ja może 3 razy byłem w tym roku. Ja w tym roku wcale nie byłem, dopiero będę z wami. No, nie ma okazji. 2 razy na pewno byłem, ale czy 3 to nie wiem. No to ja pewnie teraz z tobą będę. Z wami, a... W tamtym roku byłem ostatni. No ogólnie nie w tamtym roku, ostatni raz byłem w czerwcu. No. W maju byłem z wami i później byłem w czerwcu. Mnie tam jakoś nie ciągnie do tego Maka. Ja też nie ciągnie. Raz kiedyś sobie pojadę, ale tak, żeby jeździć ciągle, to... No. Gruby 60 nuggetsów, czy ile? Ile? Nie, jak to baba mówiła? 60? On mówi jeszcze raz, nie? Jeszcze 60. Ja się przesłyszał? No. Kawa, kurwa. 400 by w Maku i cię... Mówią się narzut. Narzasz się po pas. Narzeżasz sobie, kurwa. 60 to się... Oj, było. Bo też sobie wezmę teraz, nie wiem, 5 dych. No bo ile si trzeba będzie też chyba kupić sobie z nuggetsów, z 20... O, z paczkę całą, bo zbie. Ty ile wziąłeś? 8 hamburgerów, czy ile? Czy ty ja, 8, no. Co ty wziąłeś? Nie wiem, cheeseburgery chyba to były, czy coś. Albo kurczak, burgery, nie wiem. O ja, no to tak.
Ja sobie zawsze biorę, nie? I to i kurde, że żart oczekuję na drugi dzień jeszcze wieczorem, a ja tylko smaka czekuję. A wiesz, jakie dusze dobre było? Dobry? Nie. Wiesz, że takie głowate było, bo to zimne już było to. Trzeba odgrzać wtedy. Ja nie wiem, zobaczę, ale też jaki zakup muszę zrobić. Frytek nie biorę, bo to niedobre. Jak zimne, bardzo niedobre. Ja tam będę myślał, kurwa, co będę brał w maku, to jedynie to jest cicho. Na McDrive'a się skoczy, się kupi na zapas. A jakieś takie chiki, znaczy na zapas. Kurwa, co ja gadam, nie wiem. To lepiej sobie do Biedronki kupić sobie, albo do Dino takie, no, chyba że nie macie Dino. To mega chcę sobie kupić i sobie kurde w mikrofali podgrzeć. W Pyrzycach to masz dwa Dino. No, no to się pojedzie i się kupi. Nuggetsy sobie w mikrofali podgrzejesz, raz, dwa. Na gryla. No bo w Macu to... Akurat w Macu to mają smaczne, ale... Tam to właśnie jakieś, nie wiem, kanapki trzeba sobie leżeć później. Na OME wbić, kopie, dyskie kupić i rura. Oj, tyskie. Także piska nie syknę z wami. Nie lubię tego, śmierdzi mi to. Muszę się nauczyć. Nie naucz się, a wolę co innego wypić. Wolę z napoju wypić. Nie wiem czemu. Nie lubię, nie tyle. Też nie lubię. Mi śmierdzi to. Dalej mi wali. Bo po to pan gadasz. No to wam smakuje mnie. Gruby ci kaczy wlezie, no gówno. A jak nie wlezie, to będzie do mnie dzwonił na Mazingera. Jesteś na kanale? Wczoraj do mnie dzwonił. I dzwonił. Dawno? Wczoraj do mnie dzwonił. Bieżara. Uciwiciłem. I miałem zadzwonić, nie zadzwonił. Kurwa, jak ta... Czy czosarkę tą teraz trzepieć, jak to jest Pottinger Hit 690M, nie? Czy gutak ją buja na boki? Prawo, lewo. Na a w realu też te przetrząsarki napieprzają. Bo ona jest na tym. Zawieszenie ma na wieszakach jest. Nie wiem, ona ma taką kołyskę jakby z przodu. No. Wiem, bo jeździłem taką, tylko że do czwara. A tym Proximą to z czym jeździłeś wtedy? No z przetrząsarką. No ale jak? No do czwara, mówię ci. A, no zawsze do czwara robię, też do czwara robię. No dalej, co robi? Też napieprzało od lewej do prawej. A zapłacił ci? Nie. A czemu miał płacić? A to ty już prawko miałeś, czy nie? Nie. Mówisz, chcesz sobie pojeździć? Chcesz sobie pojeździć chwilę, mówi. Ile jeździ? No ile tam, pół godziny? Bo to raz, dwa, bo to mało. Okay. Ale to przecież to ty mu całą przyciągasz? No. A on co robi? No se siedział i se gadał ze mną. Mówi, mnie się już nie chce jeździć, mówi, weź se pojeździ chwilę. A ty znałeś go? No jak go znam. Bo on tu jeździ już chyba z 10 lat na te łąki. A to skąd on jest? No z Krocysny. Z wioski obok to. Helm Crew? Bez tydzień. Z wioski obok? No, ma tu 6 km. Mój rower to jest bestia, nie? Jak ty siadasz na niego, robię hamulec dalej, ta część się zbiła i nie ma, czy pilnie. Nie, on już po prostu swoje przejeździł, ja wiem, on się wytuł. Po prostu, no. No, by to był wiadomo lepszy. Na B? Się wytuł swoje, tak więc siedzi. Nie na B. A ja miałem tu, na bieg. Na C? Hamulec przebił, nie? Nie na B. Przeżytek nie ma. Ustawiłem na raz, tak jak znaczy na raz. Ustawiłem tam jeden zakres i już gdzieś nie mogę, bo chciałem wczoraj nie dawać. Czyli to traskę machnąć, będziemy musieli sobie lecieć. Rowerkami pojedziemy sobie. Czy rowerkiem też pojeździć trochę, też kalori się pali. Toksyny, kurwa, toksyny. Nie? Toksyny. Tylko deszcz mnie nie złapie chyba. No dawaj na tym bocie pójść. Miałem fajny plan, co wymyśliłem wczoraj, ale... Co? Na wody pić? Co? Na wody pić dużo? To pi. Pi?
piję. Toksynę pijesz. Może cię rozpuści. 1,5 litra wody na dzień. No ja tak powinno się pić. No niby tak, na tych, na, ja nie mam takiej, wiesz, diety. Nie potrzebuję, nie jestem ciulamy, ale ja po prostu robię sobie brzuch lepszy. I cały chcę trochę w wagi zejść. Na niższą trochę. Nogi trochę. Ja to bym chciał dorąbać te wagi. No ty jesteś za chudy trochę, a ja jestem taki chudy, ja powiedz jak jest. No, no ale trochę bebek jest, bo przywaliło trochę, 73 kilo waży. No to elegancko, ja chciałbym mieć tak 75, ja mam 70, może 80. A ty ile waży? No 63. No właśnie, ja bym tak chciał, nie wiem, ja mam z 5 kilo. Ja bym tak chciał z 75 do 80, więcej nie. No ja ile wzrostał? 1,80 m czy 1? Nie wiem dokładnie. Zawsze miałem 1,80 m. Ale się już nie myśliłem dawno. Pani Sylwia mnie zmierzy. Czym? No chyba miarę masz krawiecką, nie? Jaką? Albo zwykłą metrówkę. Mam metrówkę. Chyba żółtą, drewnianą. Nie no, mam taką zwykłą też. Taką z takiego kłębka się wbijają. Nie, to jest krawiecka. No to mam taką. Taka normalnie w garażu leży. Czekaj. Przeważnie mnie na WF-ie tak w stałce i chłopiec rozbijał. Baba rządzi. No chyba za duży poprzecznik tutaj. No mam, no takim cichu na się zmierzy też. Ściany, cyk. Ma jak ty zesiał. Niech to tylko zobaczę jakieś plamy na ścianie, to po pustki rozjedzie. Naprawdę. Bo łeb nie wiem, się odbije. On człowiek tak ten nabrudził, ten liczył ścianę, nie wiem. Nie, pazurami. A na początku? Dziwnie było na tej majówce na początku. Pierwszy ten taki dzień, jak się siedli w pokoju. Siedzieliśmy na pokoju, nie wiedziałem, co jakoś dziwnie było. Później elegancko. Na początku tylko tak dziwnie było. I w ogóle ten gruby mnie wkurzał, ale teraz... No i dziwnie było na początku, jak tak nie wiedziałem, co narobić. Ten proceder włączył później. A jak się dzieje, mówi, patrz, patera mówi. Ale jedzie. Jeszcze specjalnie się zalogował, nie? Żeby tylko to łączyć. No, żeby tylko to. Jeszcze specjalnie pamiętam minutę to. Chyba on. Ale ostatnio oglądaliśmy cały procedur. Co, ludki? No. Na 2 dni, bo żeśmy kurwa zasnęli. Spać się chciały. Razem 41 minutą? Tak. Czy to piąta była? 41 była. No, będziemy oglądali pracę teraz. Pierwszy minut. Bo to tam trwało 2 godziny i... A my żeśmy to o 1 nas odpalali, czeku. Będziemy sobie gadali na om, jakieś cele nas wyzywali, to od razu jadę. Jak było bardziej, nie? Sylwia przyjdzie, jeszcze gdzieś. Nie przepijmy. Panie Sylwia. Już mam nawet wejście powitalne, czeku. Kto? Nic. Słyszałem, że pani jest sławna, pani Sylwia. To ta sławna pani Sylwia. Ja mówię, że coś się śmiała. Ten gruby mój Sylwia. Bo Sylwek nie jest, Sylwia, no. Co za łeb. Gdzie on w ogóle, skąd on to wziął? No ja też nie wiem. Pamiętaj, że się na niego wydarł na schodach, jak on to powiedział, nie? Bo Sylwek może i Sylwia. Nie wiem. Nie wiem. Ale Beata Sylwia to jest lepiej inne... ma inne imiona to są. No. Nie wiem, kurwa. Gruby to jest gruby, kurwa. Też nie wiem. Człowiek taki, że... My tu sobie wchodzimy do mnie, żeby na niego japę wydać, jako... Jaka Sylwia, jaka Sylwia. Jak pojeby człowiek, się drzą na klatce. Gdzie? No u ciebie w chacie już. Tak? W ganku. No. Ale na początku... Pierwszy ten od razu zem, czy jak? No jak żeśmy wlezli od razu z torbami. Myśmy piwo obalili. Znaczy on piwo obalił, bo ja nie piję wtedy. A bo ja też bym pił, nie? Nie, z tobą to mi się dobrze gadało, bo z tobą tak gadałem się, jakby cię znał już. Tak jakoś... Teraz to na luzie już siema, bo już się ten widzieliśmy i gada się tyle, no to ten, ale... Z nim jakoś tak kurde dziwnie, on w ogóle taki siemy. On tak widać, że on osrany był jak nie, stresował się jak nie, ja widziałem po jego mordzie. Ze strony, bo to było widać, a taki cwaniak był w samochodzie.
Byłem ze stronami, go widać. Ty normalnie, ale on tu o stronach nie wiem. On taki zacny. A ja mówię, no chodź tu, a ty żeś się bał. To ja? Mówię, no chodź tu. Szybę otworzyłem. A, no. No to mówię, ty normalnie, a ten? Ten o strony. Mówi, teraz wjeżdżam do wioski. Mówi, ale... na maksa głośniki, szyby w dół. Teraz dzieci już by potrącone były. Ojej. Nie mogę, tam z zakrętu wyskakują, a tam dzieci na środku asfaltu. Ej, ale słuchaj, teraz lepiej naprawdę z tego samochodu nie dawaj. Takiego teraz na kanale nie ma co gra, bo mnie się nie dawaj, bo naprawdę to będzie już... Wiesz, Peugeot Peugeotem, ale tego samochodu pilnuj. Żeby nie było tak kiedyś, że się wpierdzieli wtedy, co biegły za nim. To jest jeszcze ciul, ale... Ja już go trochę da... znam, bo on ma chore pomysły. Ja wiem, co on robi, nie wiem. Kluczyków mi nie dawaj. Ja, jak chcesz, to ja mogę te kluczyki jeszcze chopię wziąć do drugiego pokoju, tam gdzie on... Bo on tam ich nie weźmie, bo szafki wsadzę, ja nogę gdzie u góry i odbędę. Trzeci kluczyków nie zgubię. Mogę ci jeszcze ten, żeby on... Bo on naprawdę może potrafi wziąć się, sobie pojedzie rano do sklepu, będzie spali, że pojechał z rano. Po fajki sobie pojechał i ten. Po fajki sobie pojechał rano. Wyśpimy kiedyś? Było tak. Ja z tą śpiałą, czekał po fajeczki sobie pojechał i coś tam jeszcze kupił. My tu wstajemy, a ty... tego nie ma. No to nie ma żartu. Nie, daj mi te kluczyki albo coś. Bo jak one... Nie, bo jak one będą leżały na półce, to on sobie wejdzie zobaczyć. A to już nie ma naprawdę, bo to ma przyspieszenie, ten samoczeku, to on nie będzie myślał, on jeszcze gdzie pojedzie. Albo kogoś potrąci, albo gdzieś wpadnie w coś. Prawo jazdy nie wiesz, tam nie ten, ale on jest chory. Tak, ale on mnie zamknął na niego. No, jeszcze ty miał problemy, to lepiej mi daj, ja mówię, ja przytrzymam. No, oni mnie zamknął, bo mu dałem samochód. I to raz, a dwa, że nie ma prawa jazdów. Od matki też miał taki, o kurde, matka twoja, jego, co by to robiło? O jest, co by to się stało? Bez życia nie było. On to może jeszcze by miał, ale nie. Może by miał, ale... No, nie wiem. Krychak by się skurwał. To... Co, ty ostatni krycha też się na niego podarł, a on tam miał wyjebane to. Kiedy się dało? No, ostatni jak byłem u niego. Przecież... No... Przecież on mówił, że jak wyjechaliście, to matka jego chciała te dane mówię. Moje dane... To prawda jest, no. Moje dane i chopię numer do wyjechał. Bo bała się, że coś się stanie. Nie, to mnie jest tak, że nie było. Bo u mnie chodzi się wyspalić. U niego to nie, słyszałem. A naprawdę ci dzwonem siadł na łeb? Nie. Ale dupę wystawił. Ty ma takie zryte pomysły, nie? Ja się nawet boję u niego spać nieraz. Też ostatnio jak sam spał, nie? To jeszcze jo, ale jak shifter był, to weź. Wiesz, jak ja jestem, to tamten, ale... Jak ja jeszcze jestem tu... Jak pierwszy raz byłem u niego, to okej, bo sam spałem, nie? No. Ty i on też spał, to tam wiesz, wyrąbano miałem. A drugi raz jak był shifter, to on człowieku cały czas biegali i weź, cały czas mnie budzi. Pytanie. Już chciałem wstać i im kopa zajebać. Z tą 18, nie? Nie wiem co to będzie, ja nie wiem jak to mam się dostać. Bo ja pociągiem to mówię, to jest strach, prawda jest strach. Nie ma żartu. Ja sam się boję, ale tak. No mówił, że Szymon po ciebie przejdzie. No on tak mówił właśnie. No ty jak wyżeście ostatnio z nim byle kilometrów zrobili, dam mu 200, po mnie przyjedzie i mnie zawiezie. W piątek po mnie przyjedzie, w niedzielę mnie odwiedzie. Bo chyba w sobotę będzie robił, nie? No. No to kurde. Muszę z tym jego kolegą pogadać trochę. I spytam się, czy by ten... Przywiózł mnie, nie? Gruły z nim przyjedzie. Ty jeszcze by przyjechał. Cała buda by była. No, przyjechali by się po mnie. Od razu mi grubemu prezencik dał. Sztoka mu dam i... Sztuka wezmę na ten... Sztuka co będzie wziąć? To przyjedzie, to się pogada. Ty dziecię. Sztuka co wziąć na nim pre? I jakimś hajs mu da. A co ty mu dajesz? No mu hajs chyba. No pewnie jakąś flaszkę mu kupię i w kontrę parę złotych. No ale flaszkę ty byś mu kupował dla niego czy na imprę? No na prezent. No flaszki no to chyba on będzie jako gościu miał, nie? Jako właśnie, imprę. No, ten... Właśnie od kiedy się stanowił, no to też mu kołacz nie kupię przy tym. Zapładnie ten jakiś ten wezmę
zdobię. No nie wiem, czy to trzymać, czym od razu w samochodzie dać już ten czy tego, bo to trochę dziwnie, bo jadę do niego, gdy z tym trzymać miał to. I chyba u niego trzeba będzie się przespać wtedy. Koszulę wziąć i u niego... Coś ja tam po imprezie u niego będę spał normalnie, walczanie tak. Bo ja do domu nie wracam. Nie wracasz do domu? Nie. A walczanie by spał na dworze. No albo w samochodzie. W domu! To już nie muszę, jak matraca, tego nie ma, bo co? W pokoju nie ma, u niego. No jeden pokój jest. Bez nim muszę spał. To ze mną lepiej. Nie wiem, czy byś chciał z nim. Ja nie odwalam takich głupot. Miał wybrać z nim czy z sobą, to bym z sobą wolał. Mi się chociaż wyspał normalnie. Z nim to ja mniej, to naprawdę. Ja dlatego... Ty już trochę go znasz, więc inaczej, ale... Chyba u mnie będziecie tutaj... To schemat materacy będzie znów taki sam. Ty i on. Bo ja przy nim na pewno nie będę spał. Powiem ci, przez ten miesiąc tego trochę poznałem. No. Trochę bardziej w sumie, ale... No ale nie wiem, ten chłop, bo ty też go trochę znasz, to ten typ, ten jego, to też się ma, to zgodziłby się czy nie? Na pewno. Tylko mówisz, że lubi jeździć. Cześć! To bym mu dał za paliwo, cześć. Masz, Legend, dzięki. No to trzeba będzie powiedzieć. To on tam jak jeździ, to on cały czas telefonuje, to wiesz. No ale on auto naprowadzony se prowadzi, włączy i jeździ. Ale on lubi jeździć samochodem, nie? Nie, on cały czas jeździ. No to kurwa, to trzeba będzie... grupy będzie musiał z nim pogadać i... Weźmie ciebie i przyjeźdź po mnie już sobie. Po trzech. Ile on lat ma? 25 chyba, albo 6, jak ty... Bo to trochę... Szkoda tak na tą 18-letnicę, wiesz, przygada trochę. Ja nie powiem tak, ale to... Wy to tak dla mnie, jak tacy, nie wiem, lepsi koledzy jesteście, jak przyjaciele mu na pojebu, się naprawdę dużo gada do was. Szczerze, jakby mi się z wami źle gadało, w sumie nawet możesz ty to powiedzieć gruby, no to by się nie trzymało kontaktu, nie, a widzisz. Wy byście mogli mnie też pierdzielić, bo wy możecie do siebie przyjechać, a ja do was nie mogę. Na razie. I macie do siebie bliżej, tam gadacie w ralu, a widzisz, to też byś mógł w grupie mieć. To znaczy, że widzisz. A wy we dwóch, ten dzwoni, ty też gadamy we dwóch, no to... No i to tak trochę dziwnie nie przyjechać na 18. Ma tą 18, to wiesz, to tam już raz tam trzeba przyjechać, zawitać, to po pierwsze, no i się poświęcić, jakby tam transport załatwić. Nieważne, że kilometry, ale no pojechać, no, skoro ma, no to trzeba. Bo powiedział, on mnie liczy normalnie, powiedział, że jak będę, to mnie liczy. On liczył tak, mówił, że ja, ty, on, Żyk chyba mówił, Shifter. Nie, chyba, tylko nie on! Co? No jest kurwa. To Shifter? No! Taki cwaniak mały. Będzie Shifter na pewno. No i nie wiem, Mikula chyba nie będzie zapraszał, ale wątpię. Mikula zaprosi raczej. Powiedział, że nie zaprosi Mikula, ta na pewno. To ja bym pytał na drugą stronę, ja koło niego nie siadam. Mam wyjebane. Idę w drugi kąt. Koło Mikula? Koło Andrzeja i chuj. Ja koło grubego pewnie. Siądę sobie. Nie, to siadę po niego, bo on mnie będzie szczuro cały czas. To ja siądę koło grubego, jakbyś siał? Ja tam idę z Andrzejem gadać i koniec. Koło grubego nie będziesz? No Andrzej to mój kolega teraz. Czemu koło grubego nie siedzisz? No jak będzie Mikul tam siedział, to ja tam nie siadam. To ja gruby siądzie, ja koło grubego, tylko on. O, no to tyle tam. Ale koło Mikula nie siadam, zapomnijcie. Mikul nie chce siadać z drugiej strony wtedy. No nie wiem, czy Mikul będzie, mówię, że mnie nie zaprasza. Przyjdzie, to wtedy trzeba pokazać. Nie wiem, czy on też. Myślisz, że on go nie zaprosi? Jak to najlepsze kolegi są? Tak, no to ja właśnie też tak powiedziałem, no dobra. Mówię, bo mnie nie zapraszam, wiem, no okej. Okay. A wiesz, w głowie mówię, tak, czy nie zaprosisz na pewno. Ale jest tak mało ludzi? Mało ludzi. Także więcej trochę. Znaczy z takich młodych. Więcej ludzi, a nie. No i dużo będzie się taki starszy, mi chrzest, jakieś tam ciocie, wujki, przecież ojciec, mama. No to ty zawsze musi być. To będzie jego chrzesty chyba ze swoją tą żoną będzie. Wojciuś będzie przez to swoją. Ha, a to ja jeszcze nie widziałem. Znaczy, dobra, widziałem ostatnio, przelotem.
Ale będę chyba tam gadał ciągle z Andrzejem, z Kryśką, z Wojtkiem. to ja, ten słynny, co mógł być. Ja swoją zachodnią pomorską warą zarzucę. U mnie ja powiem nie ma tego, że jak jo. Będę ty nosił tą akwarę po Śląsku. On to grzecznie gada, nie? Nieraz. No to wtedy trzeba by było ogarnąć. Kiedy on ma te urodziny? Koniec września czy połowa? No ma 27 bo. O kurde. A kiedy on robi, to nie wiem, on mi mówił, ale zapomniałem. Czego zawołać, tylko gadać? Ja wiem jaki on jest, także ja wiem, że on lubi mnie i wiem, że on dla mnie to zrobi, żebym u niego był, bo on wiem, że on chce, żebym ja był, bo powiedział nawet do ciebie. No Helmut, to ciebie to może taki prezes, że mi bereta przybierz. Tak powiedział, pamiętasz? Mówił tak, no to widzę, że on chce, żebym był, to na pewno coś. Dobra. Tyle opowieści bliskorbawych. Dziękuję za ten odcinek, na razie, cześć, pa.